Czy Żydówka może zostać świętą Kościoła katolickiego? Jak najbardziej. A jak to możliwe? Wyjaśnia ksiądz profesor Jerzy Machnacz. Zapraszam. Szczęść Boże, księże profesorze. Kłaniam się, szczęść Boże. Dzisiejsze rozważania i rozmyślania będą poświęcone Edycie Stein. Tak. Zapraszam więc Państwa na te kilkanaście minut rozważań. Edyta Stein jest mi osobą bardzo bliską. Edyta Stein to jest jej imię z pierwszego okresu życia, bo w połowie życia, w drugiej części, przyjęła imię świętej Teresy, siostry Teresy Benedykty od Krzyża, błogosławionej przez Krzyż. Dlatego to rozważanie o Edycie Stein na początku Wielkiego Postu, kiedy krzyż rzuca coraz większy cień na nasze życie. Otóż Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu, w moim mieście, tam gdzie ja się urodziłem. Z tym, że wtedy bym ją chciał adoptować na Polkę. Ona nie urodziła się we Wrocławiu. Urodziła się w mieście, które przed wojną nazywało się Breslau. Jest Breslauerką, wrocławianką, dosłownie tłumaczę, w Breslau. Jest Niemką, ale Edyta Stein by zwróciła mi uwagę, księże Jurku, nie jestem Niemką, jestem Prusaczką, a być z Prus, to tak jak pochodzić z Bayer, to być Niemcem do kwadratu. Czyli ona jako Prusaczka uważała siebie za Niemkę najwyższej jakości. Urodziła się w 1891 roku w Breslau, Bader Michaelisstrasse, przy ulicy Świętego Michała. Po niemiecku dzisiaj ulica Nowowiejska. W tym miejscu jest dom Steinów, w którym mieści się Towarzystwo Edyty Stein. Urodziła się w rodzinie żydowskiej. Straciła ojca bardzo szybko. Miała niespełna półtora roku. Jej ojciec był handlarzem drewna. W dzisiejszym Międzyborzu w sierpniu dostał udaru słonecznego. Została święta, pobożna matka Augusta z siedmiorgiem dzieci. Edyta była Beniaminkiem, dzieckiem najmłodszym. Była dzieckiem niezwykle ambitnym. Nie mogę tutaj szczegółów Państwu powiedzieć, ale poszła do szkoły o rok wcześniej. Zrobiła szkołę podstawową 2 lata wcześniej. Zrobiła maturę i poszła na studia. Trzeba zdawać sobie sprawę, że na uniwersytecie studiowało wtedy kilkanaście dziewczyn. Profesorowie wyrzucali dziewczyny z wykładów. Dlatego Edyta Stein musiała przebierać się za chłopaka. Studiowała psychologię, bo chciała wiedzieć, kim jest człowiek. I to nie człowiek jako człowiek. Chciała wiedzieć, kim ja jestem. A miała nadzieję, że psychologia daje jej dostęp do duszy. Tym, że po 4 semestrach przeżywa szok. Nie od tego psychologię oczekiwała. Mówi do profesora Sterna: pańska nauka jest w powijakach. Ja tu się niczego nie nauczę. Przeżywała pierwsze takie chwile załamania, aż ktoś przyniósł, dał jej 2 tomy po 600 stron i mówi: to jest filozof naszych dziejów. To jest przyszłość Europy. Poznaj go. A to były badania logiczne Edmunda Husserla. Przeczytała w bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego i przyszła po pewnym czasie do domu, do mamy i powiedziała: mamo, jadę do Göttingi, aby studiować fenomenologię. 3 sierpnia 1916 roku napisała doktorat o wczuciu, problematyka wczucia. Problem niezwykle ważny dla Husserla, dla Edyty Stein, dla każdego z nas.
na ile można poznać drugiego. A może jest tak, że każdy z nas jest samotną wyspą. I wtedy, rozważając problematykę wczucia, zaczęła wgłębiać się razem ze swoją przyjaciółką, Hedwig Konrad Martius, problematykę istnienia Boga. Poznała wspaniałych ludzi, świadków, żywych świadków żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Któregoś dnia przyszła do proboszcza o 5 rano i powiedziała: proszę mnie ochrzcić. Proboszcz był mądry, proboszcz był święty. Powiedział: ja wiem, że pan jest znakomitym filozofem, doktorem filozofii, ale do tego trzeba się przygotować. I przygotowywał ją rok czasu. To nie tylko, że była Żydówką. Ona w pewnym czasie była ateistką, skłaniała się ku poglądom komunistycznym. I nagle chce być chrześcijanką. Przyjęła chrzest, bierzmowanie i zaczynała się zastanawiać nad swoim życiem. Bo być chrześcijaninem to znaczy poświęcić swoje życie Bogu. To oddać swoje życie Bogu. Została zamordowana jako Żydówka, chociaż wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Kolonii, a została aresztowana w Holandii. Przewieziona do Auschwitz-Birkenau i tam 8 sierpnia 1942 roku zamordowana ze swoją siostrą Różą, która też przeszła na chrześcijaństwo. 5 maja 1987 roku Jan Paweł II ogłosił w Kolonii właśnie Edytę Stein błogosławioną. 11 października 1998 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą w Rzymie, a 1 października 1999 roku ogłosił ją współpatronką Europy. Błogosławiona, święta, patronka Europy. Na obrazach, w aureoli świętości. A ja, jako wrocławianin, gdzie przyjąłem chrzest, odprawiałem prymicję w kościele świętego Antoniego, oddalonym od synagogi Edyty Stein o 200 metrów. Będę miał prośbę do Edyty Stein. A ona mojej prośbie nie odmówi. Edyto, zejdź do nas, słuchających opowiadania o Tobie, z obrazu, z niebios. I opowiedz nam trochę o swoim życiu. Dobrze, księże Jurku, opowiem Wam o moim życiu. W latach 30. tak pisze autobiografii zatytułowanej Dzieje pewnej rodziny żydowskiej. Najważniejszym żydowskim świętem jest Dzień Pojednania. Dzień, w którym niegdyś najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego. Składał tam ofiarę pojednania za siebie i za cały lud, po czym wypędzał na pustynię kozła, obarczonego symbolicznie wszystkimi grzechami Izraela. Wprawdzie tych obrzędów już się dziś nie sprawuje, jednak Dzień Pojednania obchodzi się zawsze modlitwą i postem. Jeśli ktoś ma choć trochę wiary, idzie na nabożeństwo do synagogi. Nigdy nie pogardzałem świątecznymi smakołykami, ale również pociągał mnie obowiązujący w to święto post. Przez całą dobę bowiem nie przyjmowano żadnego posiłku ani napoju. Lubiłam to bardziej niż wszystko inne. Poprzedzającego wieczoru spożywało się kolację jeszcze za dnia, gdyż z brzaskiem pierwszej gwiazdy rozpoczynało się nabożeństwo w synagodze. Tego wieczoru podążałam tam nie tylko nasza matka. Towarzyszyły jej moje dorosłe siostry, a także bracia, którzy obecność w synagodze uważali za swój honorowy obowiązek. Cudowne stare melodie ściągały nawet innowierców. Następnego dnia rano matka spała trochę dłużej niż zwykle. Do dziś wstaje w 5:30.
Jednakże i tak wstawała przed wszystkimi. Urodziła się w dzień pojednania, kiedy najwyższy kapłan jednał ludzi z Bogiem. Szła z ogromną radością, z przejęciem, z matką i z rodzeństwem do synagogi. Chociaż ta święta matka, poświęcając się pracy, patrzyła na dzieci, które odchodziły od Boga. A Edyta odkryła Jezusa Chrystusa. I to był dla matki ogromny problem. Ten problem się powiększał. Kiedy Edyta Stein przyjechała do domu, by powiedzieć matce, że wstępuje do klasztoru. Edyto, powiesz nam o tym dniu? Ostatniego dnia mojego pobytu w domu był 12 października. Moje urodziny. Była to zarazem uroczystość żydowska, zakończenie święta kuczek. Moja matka udała się na nabożeństwo do synagogi przy szkole rabinackiej. Poszłam z nią, bo dzień ten chciałyśmy przeżyć jak najbliżej siebie. Ulubiony nauczyciel Eryki, wybitny uczony, miał kazanie. W drodze do tramwaju nie mówiłyśmy wiele. By ją trochę pocieszyć, powiedziałam, że pierwszy okres jest jeszcze okresem próby. Ale to nic nie pomogło. Jeżeli godzisz się na okres próby, to wiem, że przejdziesz przez nią zwycięsko. Matka postanowiła wrócić do domu pieszo. Mniej więcej 3 kwadranse drogi. A wtedy miała 84 lata. Ale musiałam się zgodzić. Powiedziałam dobrze, że chętnie porozmawiałaby jeszcze raz ze mną i bez świadków. Czy kazanie nie było piękne? Tak. Można więc być pobożnym także w judaizmie. Naturalnie, jeśli nie poznało się czegoś innego, powróciło do mnie rykoszetem rozpaczliwie. To dlaczego ty to poznałaś? Nie chcę powiedzieć nic złego przeciwko niemu. Mógł być nawet dobrym człowiekiem. A dlaczego czynił siebie Bogiem? 12 października 1933 roku Edyta rozmawia z matką. 13 jedzie do Kolonii, aby wstąpić do klasztoru. Nie ma matki w oknie. Nie żegna jej. Matka się odwróciła od niej. Przestała być dla niej córką. Ten Jezus Chrystus, Żyd, który je łączy, jednocześnie je podzielił. Dla matki córka przestała być córką. Nie odpowiedziała już na żaden jej z listów. Matka jest pochowana tutaj we Wrocławiu, na cmentarzu żydowskim. Jeżeli ktoś z Państwa będzie, bardzo serdecznie zapraszam. Mogę być przewodnikiem. Jesteśmy w Wielkim Poście. Edyta uwierzyła, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I wybrała dla siebie imię zakonne, co jest rzeczą niezwykłą. Tak o tym pisze w jednym z listów. Kochana wielebna matko, jak najserdeczniej dziękuję za miły list z 23 października, listopada. Muszę matce powiedzieć, że moje imię zakonne wniosłam już do postulantatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Pod krzyżem zrozumiałam przeznaczenie ludu Bożego, które już wówczas zaczynało się zapowiadać. Uważałam, że ci, którzy rozumieją, iż to jest krzyż Chrystusowy, w imię reszty winni wziąć na siebie. Dziś wiem o wiele lepiej, co znaczy być poślubioną Bogu w znaku krzyża. Jednakże w całej pełni nie zgłębi się tego nigdy, gdyż jest to tajemnica. Wybiera dla siebie imię Teresa,
od swojej matki, założycielki Teresy Wielkiej Zawilla, błogosławiona przez krzyż. Ta, która krzyż ukochała. Jeszcze jedno wyznanie z innego listu. Mówi o wiedzy krzyża. Ostatniej książka, Wiedza krzyża, którą nie dokończyła. Niektórzy mówią, że zakończyła w chwili aresztowania, Wiedza krzyża. Tak opisuje Scientia Crucis. Aby zdobyć wiedzę krzyża, zdobyć ją można tylko wtedy, gdy się samemu do głębi doświadczy krzyża. Byłam o tym przekonana od pierwszej chwili i powiedziałam z całego serca: Ave crux, spes unica. Witaj krzyżu, nadziejo jedyna. I te słowa Edyta Stein miała powiedzieć w Karmelu w Echt w Holandii do gestapowców ją aresztujących. I miała powiedzieć do swojej siostry: witaj krzyżu, nadziejo jedyna. Chodź, idziemy za nasz naród. Umiera z Jezusem Chrystusem, ale umiera jako Żydówka za naród żydowski. Ponieważ zbliżamy się do Wielkiego Postu, patrzymy na krzyż, który rzuca coraz większy cień na nasze życie. Krótki fragment rozważania o krzyżu Edyty Stein. Signum Crucis, znak krzyża. Patrz na krzyż. On rozpościera swoje belki jak ktoś, kto otwiera ramiona. Jak gdyby on chciał objąć cały świat. Przyjdźcie do mnie wszyscy umęczeni, obciążeni i ci, którzy do mnie wołacie, na krzyż z nim. To jest obraz Boga, który dziedziczy krzyż. On podnosi się z podstaw ziemi do nieba, podobny do tego, który wzbił do nieba i wszystko chce tam wznieść ze sobą. Obejmij tylko krzyż. Wtedy masz go. Tego, który jest prawdą, drogą i życiem. Jeśli niesiesz jego krzyż, to wtedy on ciebie niesie i staje się dla ciebie błogosławieństwem. Błogosławiony to człowiek, który nie zgorszy się krzyżem Jezusa Chrystusa. Błogosławiony to człowiek, który w krzyżu Jezusa Chrystusa złoży wszystkie swoje nadzieje. A ty, Edyto Stein, święta siostro Tereso, błogosławiona przy krzyżu, patronko Europy, patronko wszystkich współczesnych Europejek i Europejczyków, módl się za nami. Módl się za nami. Dziękuję serdecznie księdzu profesorowi za dzisiejsze rozważania. I Państwa zapraszam do kolejnego wykładu, który wkrótce pojawi się na naszym kanale. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję. Szczęść Boże.